ale moi drodzy, więc teraz sobie zobaczymy ten obraz, tutaj dociekliwość, okej, dobra, co to za symbol na klasce pierwszej tego mężczyzny? Wow! Wszystko zostało już zapisane. Musimy zbadać ciężką sprawę. I tu jest też mega mrocznie. No, siemanku, szanowanku, z tej strony Tommy. And welcome to Call of Cthulhu. Dokładnie, moi drodzy. Tak, szykuje się piękna seria. Piękna seria pięknego horroru. Moi drodzy, jeżeli znacie Lovecraft, jeżeli czytacie jakieś książki, to możecie być pewni, że ta gierka jest na podstawie książki Lovecrafta. Lovecraft jest bardzo podobny do Stephena Kinga, jak i Cliff Barkera. Jeżeli czytaliście ich książki, to możecie być pewni, że ta gierka będzie troszeczkę dziwna. Ta gierka będzie troszeczkę obłędna, ponieważ jak to na Lovecrafta i innych właśnie tego typu autorów przystało? Moi drodzy, jest to gierka horror, taka ala detektywistyczna, troszeczkę Sherlocka Holmesa, ale oczywiście jest tutaj też taka troszeczkę dziwna atmosfera też jakichś potworów i monstrów. Moi drodzy, gierka może być straszna. Ja na tą gierkę czekałem 10 lat, ponieważ ostatnia wersja Call of Cthulhu wyszła w 2005 roku, czyli ja na tą gierkę już czekam 13 lat. Wow! Wow! I w końcu, moi drodzy, mamy gierkę, która przestraszy cię na śmierć. Dobrze, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Call of Cthulhu, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag potworek. Lecimy z filmem, bebe! Woo! Rozdział pierwszy. Agencja detektywistyczna Pierce'a Boston. Boston, rok 1924. Edward Pierce, weteran I wojny światowej, próbuje uciec od wspomnień, stopiąc smutki w alkoholu i zażywając tabletki nasenne. Mężczyzna pracuje jako prywatny detektyw, ale żadna z prowadzonych spraw nie jest w stanie wyrwać go z apatii. Pierce musi szybko przyjąć nową sprawę, inaczej ryzykuje utratę licencji. Dobrze, moi drodzy, więc już tutaj się szykuje wejść do świata obłędu. Tutaj nie ma żadnego dubbinga, lektora są tylko i wyłącznie napisy, dlatego też musi się czytać. Wow. Tak. Tak jest, dokładnie Lovecraft i jego śmieszne przemyślenia. Zobaczcie w ogóle ten świat, jak to tutaj w ogóle wygląda. Okej, mamy tutaj jakąś dziwną krew. Jesteśmy w jakimś dziwnym, ale to bardzo dziwnym świecie. Jakieś rekiny! To przecież była chyba głowa rekina, tak? Czy mi się wydaje? Dobra. Gdzie my teraz jesteśmy? Gdzie my teraz jesteśmy? W jakimś naprawdę świecie obłędu, nie? Ja nie wiem przypadkiem, czy to już jest tak jakby końcówka gierki i teraz się przeniesiemy. Co było tak jakby przed? Nie! Gra zapisana. Okej, więc od razu zaczynamy z grubej rury, moi drodzy, w takim świecie właśnie dziwnej agonii, dziwnego obłędu. Zobaczcie, jak tutaj w ogóle wygląda, nie? Aby iść, użyj wsad. Okej, dokładnie. W Polsce zawsze piszą wsad, a na innych piszą WASD. Nie wiem, dlaczego u nas się pisze wsad, ale jest dobrze. Wow, muszę wam powiedzieć, że gierka się prezentuje już dosyć ciekawie, bo ja lubię taki właśnie klimat, taki mroczny jest ten klimat i muszę wam powiedzieć, że ktoś tutaj się nieźle najadł tymi rekinami. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego on poluje na te rekiny, ale mu się coś bardzo podobają. Dobra, aby kucnąć, okej, muszę kucnąć. Okej, dobra, tu jest zamknięte. No nie, tu jest w ogóle jakiś łańcuch śmieszny. Więc teraz, moi drodzy, pójdziemy sobie tutaj i sobie kucniemy. Dobra, idziemy na spokojnie, tylko jeszcze tutaj nie mam żadnej latarki ani żadnego światła, źródła światła. Wydaje mi się, że będziemy musieli właśnie tamto światło podnieść. Dobra, i teraz tak, no tutaj też jest zamknięte, no nawet nie muszę tutaj specjalnie ciągnąć za ten łańcuch. Dobrze, pobiegnijmy sobie teraz tędy, tutaj ładnie pierwszy raz. Co to tutaj jest? Rozjaśni ciemność. Interakcja z niektórymi obiektami wymaga ich oświetlenia. Dobra, więc bierzemy sobie tą właśnie, widzicie, lampkę. Lampkę i to jest właśnie mega, ponieważ nie wiem, czy oglądaliście Amnezję, ale to jest właśnie też już coś bardzo podobnego do Amnezji, że będziemy tak chodzili cały czas właśnie z taką latarenką i jest pięknie. Dobra, tutaj mamy jakiś łom chyba z tego, co mi się wydaje. Nożyce do metalu, okej. Nie wiem w sumie, czy tam sobie otworzyć, czy tutaj, ale zróbmy to może tutaj. Otworzymy sobie ładnie, pięknie, okej. Dobra, udało się otworzyć i wchodzimy na drugą stronę, tylko przybywasz moim śladem. Los nie uronie przyczynia się do mnie. Że co? Że co? Że co? On tutaj naprawdę ma coś nie tak, on tutaj ma jakieś dziwne odgłosy w ogóle. Dobra, źle poszedłem. Pójdziemy sobie teraz tędy ładnie, pięknie. Zobaczcie, tu jakieś lampki, coś tam sraty, pierdaty. Tutaj na razie niczego nie ma i widzimy dalej znowu pełno krwi, pełno w ogóle jak żałosna ofiara. Oh no. Oh no, muszę wam powiedzieć, że nie walcz, zostałeś wybrany, aby biec użyj, okej, dobra, znamy się na tym, ten tutorial jest w sumie spoko, ale teraz tak, moi drodzy, mamy jakieś omamy, najprawdopodobniej żyjemy też w jakiejś świecie schizofrenii albo coś takiego, gra zapisana, pomni, wow, wszystko zostało już zapisane, o, może
jednak próbujesz zmienić swoje przeznaczenie. O. Zobaczcie, że on też jest jakąś dziwną... Strzelił do góry chyba, czy w niego strzelił? Oh no. To musiało boleć. I my teraz uciekamy, ale on nas weźmie. Dobra, przytrzymał nas pewnie za głowę. I to był na razie tylko i wyłącznie sen, bo żyjemy właśnie cały czas w takim świecie, w którym pijemy dużo alkoholu, mało śpimy. Edward Pierce. Dobra. Odkryto nowe miejsce. Agencja detektywistyczna Pierce'a. Sprawdź dziennik. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jeżeli ta gierka jest po polsku, to będziemy ją troszeczkę tak pomału przechodzili i będziemy sobie tutaj czytali. Bo jeżeli jest coś po angielsku, to ja po prostu nie czytam tego, bo nie chcę mi się tego tłumaczyć i w ogóle zawsze mówię, że to jest nieważne, ale skoro jest ta gierka po polsku, moi drodzy, to sobie przeczytamy wszystko. Moja prywatna agencja detektywistyczna związana umową z Van Fortem. Po pierwszej wojnie światowej postanowiłem osiąść w Bostonie, gdzie nie brakuje pracy dla ludzi takich jak ja. Jedna podrzędna sprawa goni kolejną. Zdrady, rachunki i domniemane zaginięcia. Stara kanapa biurowa jest mniej wygodna niż prawdziwe łóżko, a pustych butelek warto by się wreszcie pozbyć. Ale to miejsce należy do mnie, przynajmniej na razie. Okej, tu jeszcze mamy jakiś pierce, tutaj możemy się ewentualnie, zobaczcie. Tutaj to jest coś a la RPG i tak dalej, możemy sobie tutaj jakieś punkty dodawać i tak dalej. Na tym się skupimy chyba później. Poczytalność, zobaczcie, trauma, koszmary. Edward Pierce to weteran I wojny światowej, który brał udział w bitwie o Las Argoński. Jest jednym z niewielu ocalałych żołnierzy zaginionego batalionu. Nazwę tę nadano amerykańskim jednostkom, które podniosły ciężkie straty w wyniku ostrzału artyleryjskiego ze strony zarówno sojuszników, jak i sił nieprzyjaciela. Żołnierze ci, zmuszeni przez kilka dni do obrony swoich pozycji, walczący pośród ciał zabitych towarzyszy broni, bez jedzenia i lekarstw, zostali uznani przez swoich rodaków za poległych. Pierce przeżywa traumę związaną z tymi wydarzeniami. Bierze tabletki na senę i nie stroni od alkoholu, chcąc odpędzić dręczące go koszmary. Dokładnie, moi drodzy, alkohol to nie jest zawsze wyjście z sytuacji, to jest też jakiś tam lek przeciwlękowy, lek przeciw właśnie takim traumom i tak dalej, ale najlepiej nie korzystać z alkoholu, ponieważ na drugi dzień, jak jest właśnie kacyk, no to się pojawia to z zdwojoną siłą i to jest błędna droga. Ufny w swoje zdolności kartezjański racjonalizm prowadzi śledztwo, trzymając się faktów swoich przekonań i własnej perpecji rzeczywistości. Twoje wnioski są logiczne i wiarygodne. Dobra, tu jeszcze mam jakiś śmieszny ekwipunek, tylko wydaje mi się, że... Okej, okay, Lost Battalion, zobaczcie, ostatni batalion, znaczy zaginiony. Moja stara zapalniczka z grawerunkiem upamiętniającym 77. dywizję piechoty oraz poległych żołnierzy zaginionego batalionu. Dobrze, tu mamy jeszcze w ogóle jakąś wiedzę, ale to chyba będzie dopiero później. Wskazówki, rozdział pierwszy, tu mamy później też jakieś wskazówki, więc jest w sumie spoko. Wydaje mi się, że ten pierwszy odcinek będzie taki troszeczkę nudny, ale nie zniechęcajcie się, jeżeli was to nie interesuje, to oczywiście przewijajcie sobie. I dobra, jesteśmy teraz właśnie u siebie tutaj w tym biurze, ładnie, pięknie. I teraz tak, co my tutaj mamy? Jakiś kubeczek? Okej, mogę się napić! To wpłynie na twoje losy, no! Ja myślałem, że to jest woda, a my pijemy teraz whisky. Zobaczcie, że to też wpływa na moje losy, bo to jest właśnie to, co wam przed chwileczką powiedziałem. Jeżeli pijemy alkohol, to jest niby w porządku, bo to jest taki lek, wiecie, jak przeciwlękowy, ale później to działa z dwojoną siłą i to jest troszeczkę bez sensu. Dobra, tu mam jakieś... Od jakiegoś czasu nie zapisywałem w nim niczego innego poza swoimi koszmarami. Okej, znowu tutaj mam jakąś sprawę. Agencja detektywistyczna. Doktor może powtarzać mi, że już nie potrzebuję lekarstwa do odpędzania wspomnień, ale ja wiem, że jeżeli przestanę je brać, wspomnienia wrócą i pewnego ranka po prostu się nie obudzę. Wydaje mi się, że to właśnie chodzi o ten alkohol. Pomimo leczenia znowu słyszę głosy w mojej głowie, czyli schizofrenia, ale te są inne, nieznane. Wydają się dochodzić z pradawnych, bezdennych odkłani. Co za bezimienna istota mnie woła? Jest to dosyć ciekawe, muszę wam powiedzieć. I teraz tak, tutaj też coś jest. To jest chyba też jakieś whisky chyba, nie? Nie, sleeping pills. Zastanawiam się, po co je wciąż biorę. Lekarze przepisali mi je, kiedy wróciłem z wojny. Przyrzekali, że koszmary się skończą. Od jakiegoś czasu tabletki te są coraz mniej skuteczne. I to jest właśnie lipa, ponieważ no niestety nie możemy też korzystać właśnie z takich rzeczy, bo jest to lipa troszeczkę, no jest lipa, dobra, tutaj chyba sobie możemy wyłączyć, albo stację zmienić, dobra. Włączmy sobie, bo nie chcę tutaj żadnej z muzyczki sobie tutaj słychać. Nie wiem, dlaczego teraz się właśnie w tym momencie gra zapisała, okej, bo jakiś telefon dzwoni, ale ja sobie może pierwszy zobaczę, co tutaj jest. Stara dobra historia szantażu w nielegalnej spelunie. Właściciel baru, który mnie wynajął, nie był zadowolony ze sposobu, w jaki zamknąłem sprawę. Ale kiedy łamiesz prawo, niewiele zdziałasz przeciwko prywatnemu detektywowi, który ma przeciwko tobie dowody. Okej, tutaj też coś możemy nauki przyrodnicze, okej, okay, archeologia, coś tam. Dobra, wydaje mi się, że już chyba tutaj chyba sobie możemy pomalutku odebrać. Muszę się pozbyć tego wszystkiego, dobra, czyli on chyba chce skończyć z tym życiem i coś nowego zacząć, nie? Dobra, tutaj mamy coś nowego, oczywiście. Mąż nigdy nie pogodził się z faktem, że żona go opuściła. Po zamknięciu sprawy wydzwaniał do mnie jeszcze przez wiele tygodni. Możemy wyjść, okej, okay, ale odbierzemy sobie pierw tutaj. Dobra, tutaj też coś mamy ciekawego, tutaj też. Kiedyś sporo czytałem, okej, okay, dobra, tutaj jest w sumie mało ciekawe. Od dawna nie spałem we własnym łóżku, ale scena. Dobra, odbierzmy sobie teraz tutaj ładnie, pięknie telefon i zobaczymy, z kim tutaj mamy do czynienia. Słucham.
Edward Pierce, prywatny detektyw zatrudniony przez agencję detektywistyczną Wentworth'a? That's correct. Zgadza się. Witam, panie Pierce. Nazywam się Lucy Sheriffield. Dzwonię, ponieważ mamy problem z pańskimi aktami. W pożarze zniszczeniu uległa część naszych dokumentów. Wow. Tak? Bardzo mi przykro, ale będę musiała prosić pana o ponowne podanie swoich danych osobowych. Okej, czyli teraz możemy się tutaj ogarnąć. Mam do przydzielenia 8 punktów. Wydaje mi się, że dodamy sobie jeden punkt do medycyny, ponieważ medycyna reprezentuje twoją wiedzę medyczną. Poprawa tej umiejętności zwiększa szansę określenia dawki leku, postawienia diagnozy lub zrozumienia problemu o charakterze medycznym. Dodamy sobie to tutaj. Mamy jeszcze 7 punktów. Mogę jeszcze jeden dodać i mamy drugi poziom. Okej, dobra. Ja bym tutaj chciał też pójść w... Skoro jesteśmy detektywem, to my aż tyle tej siły nie potrzebujemy, mimo że i tak mamy tutaj dobrze, dosyć dużo. Jest to jakiś okultyzm, który nie powinien mnie interesować, ale skoro my jesteśmy chorzy psychicznie, to ja bym poszedł może tutaj w psychologię i muszę aż 4 punkty tutaj rozdać, ale nieważne. Mamy tą psychologię na trzecim poziomie już tutaj. Reprezentuje twoją znajomość zasad rządzących zachowaniem ludzi. Poprawa tej umiejętności zwiększa szansę zrozumienia motywacji innych osób w oparciu o ich postępowanie lub analizę przedmiotów. I moi drodzy, jeżeli jesteśmy detektywem, to mamy tutaj co prawda dociekliwość, czyli będziemy musieli tutaj ciągnąć, wiecie jak, za język tak przysłowiowo, ale wydaje mi się, że elokwencja albo dodamy sobie do instynktu, ponieważ instynkt reprezentuje twoją zdolność odnajdywania ukrytych przedmiotów, albo elokwencja. Poprawa tej umiejętności zwiększa szansę przekonania lub zmanipulowania kogoś w trakcie rozmowy. To jest w sumie spoko, ale wydaje mi się, że dodamy sobie tutaj do instynktu i mamy trzeci poziom na instynkcie. Dobra, i tak chyba powinno być w porządku. Mamy potwierdź i stworzymy sobie właśnie taką postać. Dziękuję za informację, panie Pierce. Wkrótce uzupełnimy nasze akta. A skoro już rozmawiamy, czy mogę poruszyć pewną delikatną kwestię? Coś nie tak? Jak pan wie, skrupulatnie sprawdzamy postępy detektywów, którym udzielamy licencji. Wygląda na to, że przyjmuje pan coraz mniej nowych spraw. Pracy jest niewiele. Panie Pierce, dobrze pan wie, że jeszcze nigdy dotąd nie było aż tylu zleceń. Ale czy są coś warte? Są warte tego, aby nie stracił pan licencji? Proszę pokazać, że jest pan godny pracować dla agencji detektywistycznej Wentworth'a, a może utrzymamy coś tam. Panie Pierce, słucha mnie pan? Odłożyliśmy tutaj oczywiście, mamy ją gdzieś. Już idę. Dobra, ktoś tutaj przyszedł, jakieś nowe zlecenie mamy teraz tutaj. Aha, czyli my pracujemy w agencji Wentworth'a, tak? A my jesteśmy właśnie Pierce'em. Pierce Brosnan. Dobra. Wchodzi tutaj jakiś gość chyba z pizzą, no, tutaj ma jakiś obraz. Proszę pana, przyszedłem tutaj za radą osoby, która niezwykle cenię. Muszę przyznać, że spodziewałem się wszystkiego, ale nie pijackiej meliny. O, jest lipa troszeczkę, jest lipa, no. Nie wiem, co mam powiedzieć teraz na to. W każdej chwili może pan wyjść. Wie pan, kim jestem? Steven Webster. Co to jest? Przemysłowiec i kolekcjoner sztuki. Zna pan cały Boston. Zna pana. Panie Pierce, da pan radę zająć się nową sprawą, czy jest po prostu leniwym alkoholikiem? Przyjmujemy oczywiście. Przyjście do mnie oznacza z pańskiej strony desperację. Nikt mi nie wierzy. Biorę mnie za starego głupca. Sara, moja mała dziewczynka, nie żyje. Oh no. Nawet pan musiał o niej słyszeć. To Sara Hawkins. Ta malarka? Tak, wszyscy znają jej obrazy. Policja oskarża ją o zamordowania całej rodziny. Wszyscy zginęli w pożarze. Sara, jej mąż oraz mój wnuk Simon. No! No! Nie jestem w stanie pomóc kobiecie, która nie żyje. Proszę ustalić prawdę. Mówię, że była szalona, ale wiem, że to kłamstwo. Nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Czy ona się sama spaliła? Ale jeżeli nie ma pan dowodu, przyniosłem wszystko, co mam. Okej, dobra. Dawaj mi to. Chcę, aby uważnie obejrzał pan ten obraz. Proszę mi powiedzieć wszystko, co przychodzi panu na myśl. No nie, to są jego jakieś sny śmieszne, nie? Zobaczcie, no jest... Jest lipa troszeczkę z tym obrazem, bo chyba przed chwilą byliśmy właśnie w tym świecie, tak podobnym, no. Niby co mam w nim odkryć? Chcę wiedzieć, czy to dzieło osoby obłąkanej. A może wprost przeciwnie i dostrzega pan w nim jakąś logikę oraz coś racjonalnego, co mógłbym zrozumieć. Tylko tego pan ode mnie oczekuje? Tak, proszę, więc musimy teraz pewnie oszacować, nie? Przyjrzałem się temu obrazkowi, okej. Spraw dziennik. Tylko obraz? Akta leżą na biurku, okej, to jest wszystko właśnie co mam. Zobacz, obraz przyjrzy akta Hawkins. Zobaczymy sobie teraz ten obraz. W notatniku zapisane są twoje bieżące cele, okej, dobra. Dziwny obraz namalowany przez Sarah Hawkins na krótko przed jej tragiczną śmiercią został wysłany ojcu malarki wkrótce po tym zdarzeniu. Jest on przekonany, że nadawczynią musi być córka. Przyniósł ze sobą obraz, abym mógł go zbadać. Moje biuro odwiedził bogaty przemysłowiec Steven Webster. Chce wznowienia śledztwa w sprawie swojej córki, Sarah Hawkins.
Hawkins, która zginęła w pożarze wraz z całą rodziną. Muszę przejrzeć zgromadzone przez niego dokumenty, aby poznać szczegóły sprawy. Dobra, moi drodzy, więc teraz sobie zobaczymy ten obraz. Tutaj dociekliwość. Okej, dobra. Co to za symbol na klatce piersiowej tego mężczyzny? I teraz tak, musimy sobie przejrzeć jeszcze te akta tutaj. Magazyn na wyspie Darkwater, kilka szkiców rodziny, które narysowała Hawkins. Raczej niewiele. Etykieta przewozowa, część jest nieczytelna, ale adres jest widoczny. Magazyn 36, Darkwater. Raport policyjny. Podaje, że pożar zaczął się w jadalni i doprowadził do śmierci całej rodziny. Policja uznała to za wypadek, ale jest wzmianka o tym, że Sarah Hawkins miała problemy psychiczne. Z jego powodu... Wycinek z gazety. Artykuł o małżeństwie Sarah i Charlesa Hawkinsa, biznesmena z wyspy Darkwater. Małżonkowie prowadzą życie na odludzi i mają jednego syna o imieniu Simon. I wszyscy niestety nie żyją. Ja muszę wam powiedzieć, że jest po prostu masakra, nie? A zatem co pan sądzi o tym wszystkim, panie Pierce? Nie należy lekceważyć tego obrazu. Zapytaj o magazyn 36, gdzie mieszkała Sarah Hawkins. Policja wspomina o jej problemach psychicznych. Coś jest nie tak w tej całej historii. Wydaje mi się, że powiem właśnie, że nie należy lekceważyć tego obrazu, ponieważ ona też, możliwe, że miała też jakieś zwidy, jazda, albo coś takiego. Ale, no właśnie tak to powiemy, no. Znaczenie może być dosłowne. Tylko co tam dokładnie może powiedzieć? Myślę, że córka wysłała panu wiadomość. Tak też uważam. 3 miesiące temu zadzwoniła do mnie policja z informacją o jej śmierci, okej? A wkrótce potem do mojego domu dostarczono ten obraz. Bardzo to jest dziwne. Nie widzi pan, że obraz jest powiązany ze sprawą? Musi pan zrozumieć jego znaczenie. No tak, ale daj mi troszeczkę pomyśleć, bo to trzeba tutaj ogarnąć. Wiecie, o co chodzi, nie? Zapytam o magazyn 36. Gdzie mieszka? Zapytam teraz o ten magazyn. Zgadza się. Była dołączona do ostatniego obrazu, jaki namalowała Sarah. Myśli pan, że córka mogła być nadawczynią? To właśnie musi pan ustalić. Proszę udać się na wyspę Darkwater i znaleźć magazyn 36. Zapytamy się jeszcze, że... Znaczy powiemy jeszcze w sumie, że... Bo jesteśmy tak czy siak dociekliwość zawodowiec, że coś jest nie tak w tej historii. Jej mąż był wielką szychą na wyspie, a jednak policja trzyma się teorii o wypadku. Jest wzmianka o problemach psychicznych Sary. Myślę, że pan ma rację. Ta sprawa wcale nie jest taka prosta. Trzeba to rozwiązać, ponieważ będzie to mega, nie? Wiem o tym. Uważam, że coś jest więcej niż tylko zwykły wypadek. Dobra, wydaje mi się, że... no powiemy jeszcze o tych problemach psychicznych. Muszę wiedzieć, czy to, co twierdzi policja na temat zdrowia psychicznego pańskiej córki, jest prawdą. Nie, Sara miała wizję. Każdy to wiedział. No to skoro miała jakieś wizje, no to znaczy, że była chyba też psychicznie chora, prawda? Nie skrzywdziłaby nawet muchy, jedynie jej się wydawało, że widzi różne rzeczy. Widzi różne rzeczy. Co to znaczy? Nigdy nie zrozumiałem, co miała przez to na myśli. Moja córka była bardzo tajemniczą osobą, panie Pierce. Musi pan odkryć prawdę o jej życiu i śmierci. Dobra, jeszcze się zapytamy właśnie tego tutaj, gdzie mieszka Sarah Hawkins? Darkwater. Gdzie to jest? To mała, odludna wysepka w pobliżu Bostonu. Sara mieszkała tam z synem i mężem. Czy oni mieszkali tam sami na tej wysepce? Robili taką właśnie szychą. Darkwater skrywa tajemnicę związaną z moją córką, panie Pierce. Musi pan ją odkryć. Dobra, to wszystkie informacje, jakie mi są potrzebne. Zrobię wszystko, aby przywrócić córce dobre imię. Spokojnie, jestem po pańskiej stronie. Podsumujmy wszystko. Malarka ginie z całą rodziną w pożarze domu. Jedynym tropem jest będący swoistą zapowiedzią wydarzeń obraz wysłany z wyspy Darkwater tuż przed jej śmiercią. Zgadza się. Są też pogłoski o jej rzekomym szaleństwie. Czemu pan całkowicie zaprzecza? Proszę znaleźć ten magazyn i ustalić, jak naprawdę zginęła Sarah Hawkins. Dobrze zapłacę. Jak dobrze zapłacisz, to lecimy z tematem. W porządku, wezmę tę sprawę, udam się na wyspę Darkwater i przyjrzę się sprawie śmierci pańskiej córki. Dziękuję, pani Pierce. Właśnie tego spodziewałem się po kimś w pańskiej sytuacji. Coś tu chyba jest nie tak, ale raczej i tak nie mam wyboru. Dobra, musimy się teraz udać na wyspę Darkwater. Chyba mam gdzieś książkę. Okej, dobra, tu jest jakaś książka. Dobra, tutaj mam jakąś książeczkę. Wyspa Darkwater leży u wybrzeża Bostonu, ale nigdy wcześniej o niej nie słyszałem. Według tej książki była często odwiedzana podczas wypraw wielorybniczych pod koniec XIX wieku, ale od tamtego czasu zaczęto jej unikać. Wyspa Darkwater została zasiedlona w XIV wieku i wciąż można spotkać na niej wiele pamiątek po zamieszkujących tu wcześniej plemionach. Jednak pomimo całego romantyzmu poruszających dowodów istnienia tych niezwykle naiwnych i prymitywnych ludzi, nie można zapominać, jak okrutni byli ich bogowie. Na ścianach dawno opuszczonych jaskiń wciąż widnieją wizerunki gigantycznej istoty. To był bóg morza, czy może bóg snów? Tego nikt nie wie. Ale współcześni mieszkańcy, synowie i córki dumnych wielorybników wciąż pamiętają tajemniczą i burzliwą historię swojej małej wysepki położenia u wybrzeżu stanu Massachusetts. Dobra.
Dobra, czyli muszę iść tylko do portu, mam tylko nadzieję, że znajdę tam jakąś głódź, która zabierze mnie na wyspę Darkwater. Dobra, wychodzimy sobie stąd ładnie, pięknie teraz i miejmy nadzieję, że dotrwamy tam. Dobra, moi drodzy, sami widzicie właśnie, że ta gierka jest też podzielona na takie rozdziały, tak jak jest właśnie w książce. I mamy teraz rozdział drugi, port wyspy Darkwater. Pierce przyjął sprawę Hawkins. Przeklęta malarka jest oskarżona o spowodowanie pożaru, w którym zginęła wraz z rodziną. Jedyny ślad to przeraźliwy obraz, który pozostawiła ojcu. Na liście przewozowym widnieje adres magazynu w dokach wyspy Darkwater. To dobre miejsce, w którym Pierce może rozpocząć śledztwo. Dobrze, płyniemy sobie teraz tutaj ładnie, pięknie łodzią. Oczywiście z Bostonu, płyniemy jakąś, zobaczcie, nawet taką wielką łodzią na tą wyspę Darkwater. Czyli ona jest dosyć daleko chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, oddalona od Bostona. Dobra, teraz się zaczyna. Mam nadzieję, że tutaj na początku było tyle czytania, a później już będzie w sumie w porządku. Chociaż tutaj może być w sumie dużo czytania, skoro jest to właśnie z książki wzięte, żeby poznać też Lovecrafta. Dobrze, jesteśmy. Zapalimy sobie teraz tutaj ładnie papierosa. Ciekawe, czy wzięliśmy whisky ze sobą. Najlepsze jest to, że sobie palimy tak papierosa i w ogóle jest tak mega super hiper turbo ciemno. Jest też mgła. Kto tam z nami płynie? Jesteśmy prawie na miejscu, okej. Czyli kogoś żeśmy chyba tutaj wynajęli, musieliśmy mu zapłacić właśnie, żeby się tutaj dostać. Muszę wam powiedzieć, że klimat w tej gierce jest mega, zobaczcie. Mgła w sam raz idealny właśnie na taki Halloween, czy też po Halloweenowy event, gdzie jest właśnie mgła i jest dosyć strasznie. Dobrze, Call of Cthulhu, moi drodzy, 13 lat czekałem na tą gierkę. Miejmy nadzieję, że się nie zawiedziemy. Dobrze, dopłynęliśmy. Zobaczcie sobie teraz to miasteczko, jakieś bardzo dziwne. Niby byliśmy tutaj jakąś szychą, ale ja bym się bał mieszkać na przykład w takim miejscu. Bo ziomek, skoro ty masz pieniądze, no to idziesz też do jakiegoś bezpieczniejszego miejsca, na jakąś też może inną wyspę, a nie na to, co się tutaj teraz znalazło, nie? Czeka na pokładzie. Idą władować towar. Okej, dobra. Czy ja muszę zostać na pokładzie, czy co? Czy kto? Gdzieś ty tą fajkę tam wyrzucił? Ej, ziomek. Dobrze. Witam na wyspie Darkwater, panie Pierce. To jest wszystko tutaj takie tajemnicze, nie? Dziękuję, kapitanie Fitzroy. Co cię tu przywiało? Czy wie pan coś o sprawie Hawkinsa? No, jak tutaj wygląda, nie? To smutna historia, o której wszyscy wolelibyśmy zapomnieć. Musimy iść na ten magazyn. Charles Hawkins był szczurem lądowym, ale też dobrym człowiekiem. A jego żona, Sarah Hawkins, jaka była? Miła, młoda kobieta i znakomita malarka. Co za tragedia. Dobrze, mamy tutaj port wyspy Darkwater. W końcu się tutaj dostaliśmy. Wiesz co, idź się napić do zagubionego wieloryba. Dobrze ci to zrobi. Czyli właśnie chyba tutaj naprzeciwko. Mitchell nie jest duszą towarzystwa, ale jego bar może cię zaskoczyć. No dobra, zobaczymy, jak tam wygląda. Ja będę w biurze kapitana portu. Okej, dobra. Jeśli chcesz zbadać sprawę Hawkinsów, mam dokumenty, które mogą cię zainteresować. Rozumiem. Rozejrzę się po dokach. Nowy cel, porozmawiać z Fitzroyem. Nie wiem, dlaczego musimy tutaj znowu porozmawiać z Fitzroyem, ale mamy też kolejne cele. Idź do baru, porozmawiaj z Bradleyem, czyli nawet nie wiemy, że ktoś tutaj jest taki jak Bradley, ale musimy z nim tutaj porozmawiać, nie? Tutaj ktoś idzie i w ogóle muszę wam powiedzieć, że ta część, która była w 2005 roku Call of Cthulhu, troszeczkę się różni od tego, co jest właśnie tutaj. Zobaczcie, że oni tutaj właśnie te wieloryby i te rekiny tutaj zabijają. Mam nadzieję, że naprawdę się na tych gierce nie zawiedziemy. Moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Call of Cthulhu podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, chodźcie, cześć!